Szanowni Państwo, Ziemia Pałucka obfituje w wiele miejsc wartych odwiedzenia, wiele szlaków turystycznych. Jednym z takich szlaków jest szlak pałaców i dworów. Za moimi plecami pałac w Lubostroniu. Chyba najbardziej rozpoznawalny, najbardziej znany pałac tutaj, na tej ziemi. Prawdziwa perła architektury pałacowej. Ale nie o tym pałacu, nie o tym miejscu chcemy dzisiaj mówić. Nie to miejsce chcemy Wam pokazać. Zabierzemy Was do dworu w Sielcu. Do niezwykłego dworu, dworu niezwykłego osobą dawnego właściciela, jak również osobami obecnych właścicieli tego miejsca. Dworu, który przechowuje pamięć, przechowuje wartości dawnych dworskich czasów i temu poświęcimy nasz dzisiejszy program. Dotarliśmy do miejscowości Sielec na Pałukach. Sama miejscowość to 10 wieków historii. Pierwsza wzmianka, rok 1136, w bulli papieża Innocentego II pojawia się miejscowość Stilche. Dwór zbudowany na przełomie wieku XVIII i XIX na kamiennej podmurówce w stylu klasycystycznym. Dwór, który do 1939 roku należał do admirała Józefa Unruga. Człowieka, który był w okresie po odrodzeniu naszej ojczyzny, po okresie zaborów, twórcą budowniczym naszej marynarki wojennej, człowiekiem znanym też z bohaterskiej obrony Helu. Postaramy się pokazać Państwu, co dzisiaj można, jakie dzisiaj pamiątki można zobaczyć po admirale, co w ogóle można zobaczyć w samym dworze, a chcę powiedzieć, że jest on niezwykle ciekawy i na pewno wart zainteresowania, przybycia tutaj i zobaczenia i samego dworu, i tego, co jest w środku. Dwór otacza 12 hektarów parku krajobrazowego z 20 pomnikami przyrody. Sam park podzielony jest na dwie części. Część w stylu polskim, część w stylu angielskim. Ze stawem jest nekropolia rodowa. Przewinęło się tu kilka rodów przez ten dwór. Nekropolia z 11 zachowanymi grobami, ale tym człowiekiem, tą osobą, która najbardziej zapisała się, a właściwie rodzina, która najbardziej zapisała się w historii tego dworu, to wspomniana rodzina Unrugów i sam admirał Józef Unrug. Tu właśnie za moimi plecami przy wejściu do dworu jest pamiątkowa tablica, którą zawieszono w 33. rocznicę śmierci admirała Unruga. We dworze mieści się muzeum poświęcone postaci admirała Józefa Unruga, jak również poświęcone historii jego rodziny, historii samego dworu. Józef Michał Hubert Unrug, urodzony 7 października 1884 roku w Brandenburgu pod Berlinem. Syn Tadeusza Gustawa Unruga, generała majora Gwardii Pruskiej, ojciec admirała Unruga nabył ten majątek Sielec i tutaj też zmarł w roku 1917. Józef Unrug jako młody oficer przechodził w latach 1904-1907 szkolenie w Szkole Marynarki Wojennej, Pruskiej Marynarki Wojennej w Kiel. Tam uzyskał specjalizację w zakresie broni torpedowej, też łodzi podwodnych. Służył na pancernikach, na krążownikach cesarskiej marynarki. brał udział w działaniach wojennych I wojny światowej. W roku 1919 Józef Unrug wraca do odradzającej się po latach zaborów ojczyzny i zgłasza do służby w tworzącym Wojsku Polskim. Oczywiście do służby z racji swojego przygotowania, wykształcenia w tworzącej się marynarce wojennej. Obejmuje funkcję kierownika Urzędu Hydrograficznego w Gdańsku. Nabywa na własne nazwisko pierwszy okręt II Rzeczypospolitej, ORP Pomorzanin. Zostaje potem szefem sztabu dowództwa obrony Wybrzeża. W roku 1925 prezydent Wojciechowski mianuje go dowódcą floty. W 1934 prezydent Mościcki awansuje Józefa Unruga na stopień kontradmirała. W sierpniu 1939 roku przenosi dowództwo obrony Wybrzeża na Hel i tam od 1 września, od momentu rozpoczęcia agresji niemieckiej, bierze udział w obronie Wybrzeża, w obronie Helu, obronie bohaterskiej. Hel broni się do 1 października 1939 roku, a więc można powiedzieć, oprócz samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Kleberga, najdłużej trwający punkt oporu w naszej ojczyźnie w tym tragicznym wrześniu podczas niemieckiej agresji. Wykazuje się niezwykłą odwagą, ale też, co wielokrotnie jest podkreślane, zawsze była to cecha szczególna admirała Unruga, przestrzeganiem zachowania kodeksu oficerskiego. Z tym jest związana też historia, że wiedząc o wizycie Hitlera w Sopocie, o tym, że Hitler we wrześniu 1939 roku przebywa w Grand Hotelu w Sopocie, admirał Unrug nie zgodził się na ostrzelanie przez baterię dział dalekosiężnych strzelających z Helu, na ostrzelanie Grand Hotelu. Uważał to za nierycerskie, niehonorowe, że takiej decyzji oficer, honorowy oficer podjąć nie może. Była to szczególna cecha właśnie admirała, ale też cecha dotycząca jego rodziny. Tu w muzeum jemu poświęconemu są też pamiątki, zdjęcia i związane z jego służbą, ale związane też z rodziną Unrugów, z jego żoną Zofią, która też zapisała się w pamięci jako kobieta niezwykła, niezwykle wykształcona, oczytana, władająca kilkoma językami. Jest tu książka, której przekładu dokonała pani Zofia Unrużyna. Dbała też tutaj o, można powiedzieć, okoliczną ludność, ludność folwarku. Starała się pomagać dzieciom. Zresztą małżeństwo Unrugów przez długi czas nie miało własnych dzieci. W roku 1930 w Gdyni urodził się syn Horacy. Syn Horacy, który na dzień dzisiejszy mieszka we Francji. Był tutaj, można powiedzieć, w swoim dawnym majątku. Miał okazję go odwiedzić w latach 90., ale od tamtego czasu nie ma jakiegoś kontaktu z panem Horacym Unrugiem. Ale mówię, jest tu miejsce, gdzie wiele można się dowiedzieć na temat i samego admirała, na temat jego rodziny, jak ta rodzina tutaj żyła, pracowała i przede wszystkim na temat tych wspaniałych wartości tego życia dworskiego, tego jak to wszystko się tutaj w tym dworze odbywało w tamtych latach. Można to zobaczyć, obejrzeć. Dwór w Sielcu przechodził różne koleje losu. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku wkroczyli tutaj żołnierze polscy. Potem przyszła armia niemiecka, we dworze był szpital, później zarządzał tutaj niemiecki zarządca. Po zakończeniu II wojny światowej dwór był miejscem, gdzie zatrzymywali się repatrianci ze wschodu, gościł ich tutaj w swoich murach, jakby tak można było powiedzieć. Była tu ochronka dla dzieci. Potem, kiedy powstał PGR, też urzędowała tu administracja. Dwór służył też jako świetlica, jako miejsce zabaw sylwestrowych, noworocznych, a nawet jako miejsce, gdzie odbywało się, bo tak to się mówiło, kino. Przyjeżdżało objazdowe kino i tu wykorzystywano dwór. To, co dzisiaj, przy dzisiejszych właścicielach, wspaniałych, niezwykle zaangażowanych, oddanych ludziach, zachowuje w sobie dwór, to jest dziedzictwo i pamięć dworskich zasad, życia dworskiego, dworskiej etykiety, tego, jak to życie wyglądało, jakie wartości były wtedy najważniejsze w okresie międzywojennym. Oddaje to też klimat tego domu, jego wystrój, dbałość o to, żeby przywrócić jakby dawny blask tego, co było kiedyś. Tu akurat jesteśmy w jadalni dworu. Jak usłyszałem, przy tym stole w jadalni zasiadał zarówno marszałek Rydz-Śmigły, jak również po wojnie miał tu okazję przy tym stole siedzieć też marszałek, mówiono marszałek Polski, Konstanty Rokosowski. Z jadalni przechodzimy do salonu, miejsca centralnego dworów tamtych czasów, miejsca, w którym w czasie uroczystości, świąt zbierała się rodzina, znajomi, goście. Tutaj też z salonu panowie, którzy chcieli dyskutować o sprawach ważkich, o polityce, o gospodarce, przechodzili do dalszego pomieszczenia, do zielonego gabinetu. Tam przy cygarze, przy lampce koniaku można było rozmawiać, nie przeszkadzać paniom. Dzieci w dworze też miały swoje miejsce, te młodsze były pod opieką swoich bon. Dzieci starsze też nie uczestniczyły jakby bezpośrednio w spotkaniu dorosłych, miały swoje zajęcia, więc był to jakiś taki podział, to jak to nazywano, etykieta dworska, która każdemu przewidywała odpowiednie miejsce, odpowiednie zachowanie. Aby opowiedzieć o tych niezwykle ciekawych, ale też bardzo ważnych sprawach, jest dzisiaj tak naprawdę ostatni dzwonek. Dlatego też muszą być ludzie, którzy będą przekazywali to dalej, organizowali różnego rodzaju spotkania, lekcje historyczne. Taką osobą jest pani Katarzyna Rodziewicz, którą po dworsku przywitam. Proszę. I zasiądę w fotelu zielonego gabinetu. Pani Katarzyna Rodziewicz jest dzisiejszą właścicielką, współwłaścicielką. Nie sama, z mężem. Z mężem dworu w Sielcu. I takie pojawia się podstawowe pytanie. Po co się dzisiaj kupuje dwór? Nie kupuje się dworu. Dom. Dwór to jest określenie historyczne. Dzisiaj mówimy bliźniak, dom jednorodzinny, dom szeregowy. A kiedyś po prostu tak się to nazywało. Były czworaki, były zabudowania gospodarskie, były też i dwory, ale były także i pałace. Ale pałace służyły zupełnie i komu innemu, i czemu innemu. A dwór polski to było miejsce, serce, w którym mieszkali ludzie, którzy ukochali sobie ziemię, którzy na tej ziemi władali, którzy tę ziemię uprawiali, ale tak naprawdę dbali o to, co jest najistotniejsze. O to, żeby było życie i żeby można było w tym domu przetrwać, dając pracę innym i czerpiąc z tego wszystkiego radość. Bo naprawdę największą radością jest mieszkanie w takim miejscu, dlatego że to, kiedy wychodzę na ganek, jestem w filharmonii. Kiedy wychodzę kawałek dalej za ganek, to jestem w raju, bo to właśnie tam są ptaki, zwierzęta, piękna przyroda. Tam słychać słońce, wiatr, las. nawet trawa, która rośnie. To jest bardzo wszystko piękne i oby tak było, ale rodzi się następne pytanie, czy w tych dzisiejszych, skomercjalizowanych, trudnych, zabieganych czasach utrzymanie, kultywowanie tych wartości, tych pięknych wartości, tego patriotyzmu, który przewijał się w całym życiu, zachowaniu tutaj rodziny mieszkającej w tym dworze, czy to jest po prostu możliwe? Jak to robić? Zwyczajnie. Być obywatelem, być Polką, Polakiem i być człowiekiem, nic więcej. Przecież każdy z nas chce, by był szanowany. Każdy z nas chce, by można było coś dobrego o nas powiedzieć. A o tamtych ludziach? Przecież admirał Józef Unrug to była największa osoba w historii międzywojennej Polski. Nie tylko największa dlatego, że był admirałem. Nie tylko największa dlatego, że był człowiekiem honoru, który nigdy nie poddał się w żadnym z obozów jenieckich. Ale przede wszystkim także i dlatego, że był to najwyższy człowiek w tamtych czasach. 1,93 m wzrostu, człowiek urodzony 7 października w 1886 roku, przecież to na tamte czasy, kiedy mężczyzna mający 1,75 m, 1,76 m uznawany był za mężczyznę wysokiego, a on ma 1,93 m wzrostu. Ale nie to jest najważniejsze. Zawsze zastanawiałam się, co jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, by tworzyć i nieważne jaką materią to dzieło powstaje, ale by coś zrobić i dać z siebie i od siebie. Bo tyle z nas, ile po nas. A kiedy poznałam historię i postać admirała, to dla mnie największym zaszczytem było przekonanie, że mogę mieszkać w takim miejscu, oddychać tym samym powietrzem, widzieć te same bociany, które i on widział w tamtym czasie, kiedy tutaj był, kiedy mieszkał, kiedy rezydował, kiedy przyjeżdżał na święta, na wakacje, ale miał swoją maksymę. Ja właściwie też, nie uświadamiając sobie, że to jest jego maksyma i że korzystamy z tego samego źródła. Wierność sumieniu, sens ponad klęską. Co było nasze, tego nie wezmą, jest i zostanie. To jest tylko fragment z Mowy pogrzebowej. Tak, z Mowy pogrzebowej, ale to jest fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego. A ja jeszcze do tego dodaję własną, następną maksymę. Ja dzisiaj muszę być od siebie lepsza z wczoraj. To dajecie Państwo od siebie i to jest bardzo piękne. Ale robicie to też w formie takiej bardziej jak instytucja. Słyszałem tu o takim projekcie Pracownia Regionalna, o warsztatach dworskiego savoir-vivru, funkcjonuje muzeum, więc działa to też w taki sposób również. Być w takim miejscu i nic nie robić nudno byłoby, to po pierwsze. Po drugie, mając zaplecze w postaci takiego miejsca, bez sensu zaprzepaścić taką sprawę. Natomiast ja trochę zajmuję się i pisaniem, i malarstwem. Jeżeli mogę robić dwie rzeczy naraz, czyli robić to, co lubię, jeszcze komuś podpowiedzieć, dlaczego nie? W dzisiejszych czasach, sam Pan powiedział, w czasach skomercjalizowanych, pędzących, rozbieganych, nikt nie ma czasu na chwilę refleksji, zastanowienia się. A ponieważ wszystko jest tak pospieszne, więc jak jest pospieszne, to jest byle jakie. A jak jest byle jakie, to jest nieeleganckie. Później się dziwimy, że widzimy całą masę różnych sytuacji i armię ludzi, którzy zachowują się jak słonie w sklepie z porcelaną. Jeżeli ktoś chce, ma potrzebę, dlaczego nie podzielić się pewną wiedzą, którą mam? I jeżeli ktoś chce być znów od siebie lepszy z wczoraj, to może spróbować. Przecież na tym życie polega. Jeszcze poproszę na koniec tej naszej rozmowy, jakby Pani mogła przybliżyć, jak tu dotrzeć, jak trafić do pałacu w Sielcu, jak tu dojechać. Droga jest bardzo prosta, chociaż nieoznaczona, ale tak naprawdę, jeżeli będą Państwo w Żninie, to trzeba kierować się na Kcynie, na Damasławek. W Słębowie trzeba skręcić w prawo i cały czas prosto. Od Gniezna w odwrotną stronę, ale i tak trzeba przyjechać do Żnina i trzeba skręcić wówczas na Wągrowiec, znów na Kcynie, w Słębowie w prawo i prosto. Myślę, że nie będzie trudno trafić i naprawdę życzę, widząc, słysząc to wszystko, żeby jak najwięcej ludzi odwiedziło to miejsce. Serdecznie dziękuję za możliwość, że mogłam być gościem Państwa w Waszych domach, że mogłam podzielić się swoimi refleksjami z Państwem. Przez piękny, przepiękny park z cudownymi okazami przyrody, szczególnie cudownym bluszczem, dotarliśmy do dworskiej nekropolii, do miejsca, gdzie spoczywają i poprzedni mieszkańcy, właściciele tej ziemi, jak również rodzina Unrungów, rodzice admirała Józefa Unrunga, jego brat Henryk. Tu nasze spotkanie, nasza podróż do Sielca się kończy, tak jak na każdym cmentarzu życie się kończy, ale nie pesymistycznym, ale optymistycznym akcentem w tym miejscu. Chcemy się z Państwem pożegnać. Tym akcentem jest zaproszenie do odwiedzenia dworu, do odwiedzenia tego miejsca, do spotkania z ludźmi, którzy tym dworem, tymi wartościami dawnymi żyją, starają się je przekazywać, podtrzymywać. Zaproszenie do innego życia, do tamtego życia, które było kiedyś w tych dworach, dworach szlacheckich, do życia takiego spokojnego, nacechowanego pracą, szacunkiem dla innych ludzi, dla przyrody. Dlatego naprawdę zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca.